Dzisiaj rano na osiedlu przy ulicy 20 stycznia doszło do awarii ciepłowniczej. Z kanału przy bloku 138 wydobywała się para. To wskazywało na pękniętą gdzieś w pobliżu rurę. Natychmiast odłączono dopływ ciepłej wody do mieszkań okolicznych bloków. Ogółem 9 bloków i przedszkole przy ulicy Piotra Skargi zostało pozbawionych gorącej wody, a co za tym idzie i ogrzewania. Tylko szybka lokalizacja awarii i sprawne działanie ekipy ciepłowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spowodowały, że ponowne puszczenie wody tą rurą było możliwe już po godzinie 13. Jest to już trzecia awaria na tym odcinku ciepłociągu. Jak nas poinformowali pracownicy ZGKiM-u, ma on tyle lat, ile liczy sobie to osiedle, czyli około 20. Rury są tu już bardzo skorodowane i to właśnie było przyczyną tej, jak i poprzednich awarii. Miejmy nadzieję, że nie będzie na tym osiedlu tak często dochodziło do awarii, a przynajmniej ciepłociąg wytrzyma nadchodzącą zimę. Wydział Eksploatacji Miasta i Rolnictwa opracował plan utrzymania funkcjonowania miasta w okresie zimowym. Za odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, placów i skwerów w Pabianicach odpowiada Zakład Robót Publicznych. O stan dróg miejskich zadba Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który po zakończeniu akcji zimowej będzie musiał także usunąć piach zalegający jezdnie. Jak podaje rzecznik prasowy prezydenta Jan Skąpski, ze 125 km dróg miejskich odśnieżane będą te, które posiadają szlachetną nawierzchnię lub mają strategiczne znaczenie komunikacyjne. Bezwzględne pierwszeństwo odśnieżania mają krańcówki komunikacji miejskiej, plac przed MZK oraz parking przed cmentarzem komunalnym. Na przeprowadzenie akcji zimowej przeznaczono w budżecie miasta 400 tysięcy złotych. Okres gotowości służb odpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji rozpocznie się 1 listopada i potrwa do końca marca. Jubileusz dziesięciolecia istnienia obchodziła Komisja Miejska Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Pabianicach. Z tego tytułu w piątek odbyła się uroczysta akademia, w której wzięli udział przedstawiciele tej organizacji, jak również zaproszeni goście, m.in. w osobach przewodniczącej Rady Powiatu Urszuli Kraski oraz dyrektora ZGKiM-u Hieronima Ratajskiego. Podczas uroczystości przypomniano najważniejsze wydarzenia z okresu działalności komisji, które skrupulatnie zapisywane są w kronice. Witamy serdecznie naszych gości skupionych tutaj z poznakiem Solidarności. Przypominam, że główną okazją spotkania dzisiejszego jest nasz jubileusz. Ale to nie jest tylko jeden jubileusz. Najważniejszym jest jubileusz dziesięciolecia istnienia naszej komisji. A poza tym jeszcze mamy drobne jubileusze. Między innymi, proszę Państwa, Solenka, która za chwilę wystąpi, obchodzi pięciolecie istnienia. Powstała w maju 1993 roku. Poza tym w prasie dzisiejszej mamy po raz setny zamieszczoną informację w kąciku Seniora Solidarności. Po raz setny, to też jest mały jubileusz. I poza tym sztandar, który Państwo tu widzicie, wprowadzony przed chwilą, ma już też ponad 5 lat. Także to są nasze główny jubileusz i 3 drobne jubileusze. Uroczystość uświetnił występ zespołu Solemka, której założycielem jest obecny prezes komisji Włodzimierz Rybicki. Najstarszych stażem członków uhonorowano specjalnymi dyplomami. Przyznany koledze Antoniemu Grabowskiemu, jednemu z założycieli sekcji emerytów, z okazji jubileuszu dziesięciolecia Komisji Miejskiej Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność za dotychczasową przynależność i działalność społeczną. Kolega Antoni pracował bardzo dużo na początku, ale on ma 85 lat. Ponadto dyplomy m.in. otrzymali Maria Tokarczyk, Krystyna Welfel, Bolesław Kaflak oraz prezes komisji Włodzimierz Rybicki.
Na zakończenie były kwiaty, życzenia oraz szampan. Jutro w Miejskim Ośrodku Kultury obradować będą miejscy radni. Retransmisję 17. sesji Rady Miasta nadamy jutro już o godzinie 17.45. W związku ze zmianą w programie na kolejne wiadomości IKS zapraszamy w czwartek 28 października. Od dziś przez 3 dni na placu przy ulicy Żeromskiego Pabianiczan bawił będzie Cyrk Warszawa. Codziennie prezentowane będzie jedno widowisko. Swoje popisy artyści cyrkowi rozpoczynać będą o godzinie 17. W dniach od 30 października do 2 listopada funkcjonował będzie płatny parking w okolicach cmentarza. Podobnie jak w latach ubiegłych, zlokalizowany on będzie na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na zorganizowanie parkingu zgodę wyraził Zarząd Miasta. Zysk z prowadzenia w tych dniach parkingu zostanie przeznaczony na zorganizowanie obozu sportowego dla piłkarzy Włókniarza Trzy Korony. Drugą kolejkę spotkań rozegrano w koszykarskiej lidze juniorek. Meczom tym towarzyszy niewielkie zainteresowanie ze strony zarówno kibiców, jak i mediów, a szkoda, bo juniorki Polfy spisują się bez zarzutu. W pierwszym wyjazdowym pojedynku Pawieńczanki pokonały Lechię I Tomaszów 74-51. Wczorajszy mecz z Widzewem II Łódź mógłby skończyć się pogrobem przyjezdnych, gdyby na parkiecie przebywały tylko podstawowe zawodniczki. Pierwsze punkty Łodzianki zdobyły dopiero pod koniec 7 minuty gry. Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 51-23. Dzięki dużej przewadze trenerka Polfy Jolanta Nowacka mogła wykorzystać wszystkie zawodniczki ze składu. Ostatecznie nasze juniorki zwyciężyły 87-59. Najwięcej punktów dla Polfy zdobyły Agnieszka Makowska 22, Agnieszka Chrześcijanek 17 oraz Anna Rajkowska 11. Kolejny mecz juniorki Polfy zagrają w Tomaszowie z Lechią II 8 listopada, a w Pabienicach będziemy mogli je dopingować 15 listopada w meczu z ŁKS-em. W sobotę piłkarze PTC podejmowali u siebie lidera Ligi Międzyokręgowej, Stal Głowno. Nasi piłkarze przegrali 1-0 i spadli na trzecie miejsce w tabeli. Przez to szanse na awans do czwartej ligi znacznie się zmniejszyły. W Radomsku rozegrano 4. ogólnopolski turniej zapaśniczy młodzików o Puchar Polski. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy PTC walczący w stylu klasycznym. W swoich kategoriach zwyciężyli Adam Pacuś w wadze do 32 kg i Adam Okrojek w wadze do 66 kg. Drugie miejsca wywalczyli Krzysztof Grącki, Mariusz Łechtański oraz Michał Kudliński.